Nauczanie domowe, 13 lipca. Księga Wyjścia, rozdział 2, wersety od 1 do 15. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papirusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka Faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę pośród sitowia, posłała służącą, by ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc: jest on spośród dzieci Hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona: chcesz, a pójdę zawołam ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała: weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. A gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc: bo wydobyłam go z wody. W tym czasie Mojżesz dorósł. Poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą i rzekł do winowajcy: czemu bijesz twego rodaka? A ten mu odpowiedział: któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: z całą pewnością sprawa się ujawniła. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Warto zestawić dwa zachowania: Miriam i Mojżesza. 7-letnia Miriam, której matka zleciła obserwację koszyka z jej bratem, potrafiła zachować się w bardzo trudnej sytuacji. Można powiedzieć, że to był błysk inteligencji, to była zaradność, to była umiejętność znalezienia się w sytuacji. I nie tylko ochroniła życie swojego brata, który przecież skazany był już na śmierć, ponieważ Faraon wydał taki dekret, ale ona jeszcze spowodowała, że zachowane zostały relacje rodzinne. Podszedłszy do córki Faraona, zaproponowała: zawołam ci mamkę, zawołam ci kogoś, kto wykarmi to dziecko, czy chcesz? I oczywiście córka Faraona zgodziła się, a ona oczywiście poszła po matkę swoją i Mojżesza. I dzięki temu chłopak nie tylko został ocalony, nie tylko został wyżywiony, nie tylko przebywał w rodzinie, ale jeszcze matka zyskała zapłatę za wychowanie tego dziecka. Niesamowita, wspaniała postawa Miriam, która, no przecież jako dziecko, potrafiła się znaleźć właśnie w tej naprawdę dramatycznej i trudnej sytuacji. I w opozycji do tego widzimy postawę Mojżesza, który jako dorosły, jako człowiek na stanowisku, jako ktoś, kto miał znaczenie w państwie, zachowuje się tak nieodpowiedzialnie, zachowuje się tak fatalnie. Nie dość, że niszczy życie, to jeszcze psuje wszystkie relacje. Relacje swoje na dworze, relacje swoje z Hebrajczykami i można powiedzieć powoduje zaognienie sytuacji między Egipcjanami a Hebrajczykami. Skutkiem tego jest list gończy za Mojżeszem. Dwie postawy. Mała Miriam i dojrzały, wielki Mojżesz.
które pozwalają nam wyciągnąć wniosek, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach możemy wiele ocalić i znaleźć wyjście. I nawet w najlepszych sytuacjach możemy wszystko zniszczyć i wszystko stracić. Potrzebna nam jest postawa mądrego wykorzystania wszystkich możliwości, jakie mamy w danej sytuacji. Nie trzeba więc narzekać. Nie powinniśmy więc lamentować nad stanem, w jakim jesteśmy, nad sytuacją, która się wydarzyła, nad warunkami, które mamy, tylko wykorzystać potencjał. Wykorzystać to, co się da w danej sytuacji, aby życie ocalić, aby rozwinąć relacje, aby ochronić rodzinę, aby dać możliwość rozwoju. Mądrość, która wynika ze słuchania Boga i z wykorzystywania swoich talentów, ze skorzystania z tych możliwości i okazji, które się nadarzają, powoduje, że możemy naprawdę robić mądre kroki i kroki, które powodują, że idziemy we właściwym kierunku, idziemy we właściwy sposób. Podziękuj Bogu za to, co masz. Strzeż swoje serce od narzekania i zrób wszystko, aby wykorzystać to, co masz w ręce, bo okaże się, jak dużo masz możliwości, jak wiele możesz uczynić w tych warunkach, w których jesteś. Nie zostałeś postawiony tutaj, by narzekać. Zostałeś tu postawiony po to, aby chronić, tak jak Miriam, tego, co cenne. I zrób to. Ochroń i rozwiń.